wszyscy wpływ. To prawda jest. Dobra, proszę bardzo. O, dzięki. Ale jest, można kupić taką, bo tam ta Agata House, ja kupiłem u niej drugą część, bo druga jest jeszcze. To jest żona Remka Hanaya. No właśnie, no, dowiedziałem się, tak, od nas druga. Ale Remek też jakoś tak się zlewicował w ostatnim czasie, bo kiedyś on był taki bardzo pobożny i był świetnym znawcą tych wszystkich właśnie tematów pobożnościowych, tych pieśni. No miał ogromną wiedzę, a w ostatnich czasach widzę, że jakoś tak się opowiada lewicowo mocno. Jakoś tak się to ludziom robi. No to się nie rytuoczą, tak szczerze mówiąc. To wrażliwość kurczę z jakimś takim brakiem spostrzegania. No w ogóle tak się ten artyzm cały i te. Ale nie, bo gdyby to szło jeszcze w taką stronę, że powiedzmy, nie wiedzą, no nie, no dobra, ale oni właśnie zajmują określone stanowisko. To coś. Bo jeżeli mi kiedyś na przykład nie wyśrodowało to, że no tam w tym Smoleńsku, że na przykład niektórzy tak się tak epatowali. Nie wiem, nie interesuje mnie to w ogóle. No dobra, okej, okay, chociaż to trudno to było tak, jakoś to przeżyć, że tak nagle tak duża rzecz kogoś nie zupełnie jak nie jest. To teraz ci sami ludzie zajmują bardzo wyraźne stanowisko. Przeciwne, to jest wrogie. Tak, oczywiście. Że ta ich wcześniejsza taka polityczność neutralność była taką. Właśnie. Może zdobyli się wtedy na tyle, żeby zachować neutralność, żeby w obliczu ogromnego bólu wielu osób przynajmniej jakoś nie jątrzyć albo nie triumfować. Aha, może to był ich szczyt, tak, może tak. Może to był szczyt, no, czasami to właśnie nie wiadomo, co jest dla kogo, nie, jak to tam się komu. To co, słuchajcie, chyba zaczniemy śpiewać, nie? A co wam powiem, słuchajcie, jechałem teraz koło galerii, koło hali targowej, tam stałem na światłach i słyszę, że jedzie jakieś dwa radiowozy. Mocno tak, mocno, bardzo głośno. Na wieki wieków, amen, Janie. I patrzę, no co to jedzie, a to jedzie jakiś radiowóz, tak na pełnym gazie prawie, za nim pełnym gazem też taki autokar. Czyli co, kibice? A nie, kibice na tego, z przodu radiowóz, tu radiowóz, a w środku czarno. Myślę, że jechała reprezentacja Nigerii na mecz. No, naprawdę pełnym gazem przez skrzyżowanie przejechali. Ale to wrażenie takie, że to po prostu jest RPA, gdzie się wszyscy chcą ich zamordować tutaj. Jaką można mieć taką obstawę. Ten czarny piątek. Ja się tu miałem gości, a czarny to A wspomniałem sobie, że albo... No dobra, nie, chyba to nie było nasze śpiewanie, tylko któryś chyba koncert Jacka Kowalskiego. Mm-hmm. Też był, on był w dniu tego takiego czarnego piątku. Tak, tak. I tutaj był jakiś facet w ogóle z jakimś takim, z jakim małym transparentem, też jakby popierającym, to ja bym sam tu kurderowi, nie? No to różni ludzie chodzą, różni ludzie chodzą. Tutaj to akurat można powiedzieć, że to jest po prostu taki biało-czerwony tutaj. Wszyscy. No to właśnie, to wszystko się to jest takie mądre. Nie, gdzie tam, ja tam już nie chodzę, nigdzie nie chodzę, nic nie śpię, nie słucham. A byłem teraz, w Chorzowie, śpiewaliśmy Passionis i prowadził to wszystko Sławek Witkowski, taki kantor z Holi, kantorum minorum Chorzowiensis, świetny kantor, zresztą taki śluzuk fajny, pierun taki i ten, i byliśmy u niego w domu, świetną kawę. Puszczał fragmenty takie te z Janusza Prusinowskiego, już jakieś takie. Pierwszy raz usłyszałem tytułową piosenkę z płyty Serce na przykład, przepiękną, wiesz, jak ten Janusz po prostu już jak on gra, śpiewa, to już coś niesamowitego. No. Ja w ogóle, tak się wiesz, w ogóle nic nie słucham, nic nie. Kiedyś